Nie da się ukryć, że Hitler był jedną z najbardziej zagrożonych osób w historii, a to dlatego, że był sam zagrożeniem. Dziś o 10 zamachach na życie Hitlera. Polskie podziemie planowało zamach na Hitlera w czasie jego pobytu w okupowanej Warszawie 5 października 1939 roku. Na planowanej trasie przejazdu Hitlera podłożono około 500 kg ładunków wybuchowych. Zostało zaminowane ważne skrzyżowanie. Wizyta dyktatora w Warszawie przebiegała z zastosowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Centrum miasta zostało oczyszczone, a polska ludność ewakuowana lub zamknięta w mieszkaniach. Do miejsca, gdzie miał znajdować się Hitler dopuszczono jedynie niemiecki personel Wojskowe. Setki patroli policyjnych pilnowały ulic. Wiele dachów domów zostało obsadzonych gniazdami karabinów maszynowych. Dodatkowo 12 członków władz miejskich, w tym prezydent Stefan Starzyński oraz 400 zwykłych mieszkańców Warszawy, zostało zatrzymanych jako zakładnicy. Hitler przez kilka godzin przyjmował w alejach ujazdowskich defiladę zwycięstwa. Wykonaniem zamachu miał dowodzić pułkownik Franciszek Niepokulczycki. Wskutek splotu szeregu okoliczności zamach nie doszedł jednak do skutku. Członkowie tajnej antyhitlerowskiej organizacji Schwarze Kapel wzmożyli wysiłki, by usunąć Hitlera. Pułkownik Helmut Grosskurt, naczelny dowódca niemieckich wojsk lądowych, opracował niezrealizowany plan marszu na Berlin, pojmania Hitlera i obalenia jego reżimu. Dwie dywizje pancerne przerzucane po inwazji w Polsce na front zachodni do walki z Francją i Wielką Brytanią miały zawrócić do Berlina, aby chronić miasto przed wiernymi Führerowi SS-manami, planowano, że po uwięzieniu Hitler zostanie oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości, uznany za niepoczytalnego, a następnie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zabicie Hitlera uczyniłoby go męczennikiem i wywołało długotrwałe zamieszki w Niemczech. Oczywiście plan nie został zrealizowany. Pierwszy zamach Hitlera miał miejsce 15 marca 1932 roku. Hitler przemierzał kraj niedaleko Monachium. Grupa anonimowych napastników ostrzelała przedział pociągu, którym podróżował z Goebbelsem. Hitler wyszedł z tego cało. 18 kwietnia doszło do próby zamachu ze strony lokalnych komunistów w Bobrku, obecnej dzielnicy Bytomia. W czerwcu 1932 roku miała miejsce strzelanina w. W lipcu 1932 roku w Norymberdze zamachowcy zaatakowali samochód Hitlera. Pocisk również ominął jego głowę. No, kule odporny był po prostu. Zamiary usunięcia Hitlera na tle ideologicznym ujawniono już kilka tygodni po 30 stycznia 1933 roku, to jest po objęciu przez niego władzy jako kanclerz Rzeszy. Komunista. Beppo Romer, dostał się do gmachu kancelarii Rzeszy, gdzie został zatrzymany przez SS, następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i stracony w 1942 roku. 3 marca 1933 roku aresztowano Cieśleł Kurta Lutnera, również komunistę podejrzanego o przygotowywanie w Królewcu zamachu bombowego na Führera. Wraz z grupą zamierzali go zabić podczas wiecu wyborczego. Proces sądowy nie udowodnił jednak winy oskarżonego i sąd był zmuszony Odstąpić od wymierzenia mu kary. Również w 1933 roku został zatrzymany niedoszły zamachowiec w mundurze SA, który usiłował wejść ze nabitą bronią do rezydencji Hitlera w Bawarii. W czasie wojny domowej w Hiszpanii na Półwysep Iberyjski ściągnięto wielu ochotników. Jednym z nich w lewicowych brygadach międzynarodowych był 24-letni Brytyjczyk, który został zwerbowany w Hiszpanii przez radziecki wywiad wojskowy. W 1937 roku został skierowany do Szwajcarii, gdzie miał być radiooperatorem radzieckiej siatki wywiadowczej. W 1938 roku otrzymał polecenie sprawdzenia szans zabicia Hitlera i wyjechał do Monachium. Tam zadomowił się w ulubionej restauracji Hitlera Osteria Bawaria. Wykrył lukę w ochronie Hitlera, ponieważ nie byli kontrolowani bywalcy lokalu. I Furt uznał, że można w nim podłożyć bombę. Powiadomił Moskwę, ale zabroniono mu dalszych działań, prawdopodobnie z powodu rozpoczętej przez Józefa Stalina w 1936 roku czystki wśród wojskowych. W ZSRR panował chaos i nierozsądne byłoby prowokowanie w tym momencie wojny z Niemcami. Jest prawdopodobne, że paraliż, który panował w tym czasie w radzieckiej armii, mogli wywołać sami Niemcy. Jak widzicie, gdyby nie szaleństwo Stalina, być może udałoby się uniknąć II wojny światowej. Hitlera próbował jednak zabić również Stalin. Stalin pierwszy zamach planował w 1938 roku, gdy aneksja Austrii pokazała, że Niemcy dążą do wojny. Po zajęciu Austrii w marcu 1938 roku, które wywołało poruszenie i napięcie w Europie, Hitler odwiedził Benito Mussoliniego we Włoszech. Dla zmylenia potencjalnych zamachowców, do Włoch wyleciały trzy rządowe samoloty, a Hitler pojechał opancerzonym pociągiem. We Włoszech był jednak zdany na włoską ochronę, która była swobodna. Po czterech dniach wrócił do Niemiec i nigdy już nie pojechał za granicę do kraju innego niż Niż ten, który podbił, jak się domyślacie, zamach był planowany na samolot, którym niestety Hitler się nie udał. Wiele osób traktowało Hitlera jako antychrysta 22-letni Maurice Bawał, urodzony w Lozanie uważał, że Hitler jest głównym zagrożeniem dla ludzkości, wręcz wcieleniem szatana. W listopadzie 1938 roku miał zabić Hitlera podczas ceremonialnego marszu nazistów na Hale wozu w Monachium. W dniu parady stanął w pierwszym rzędzie oglądających. Uzbrojony w pistolet nie był w stanie ze względu na zbyt dużą odległość i tłum strzelić celnie do dyktatora. W następnych dniach próbował połączyć zabicie Hitlera z doręczeniem mu przesyłki pocztowej. Zamiar ten również nie powiódł się. Skończyły mu się pieniądze, a wracając do Francji został zatrzymany w pociągu za jazdę bez biletu. Został znaleziony przy nim pistolet i plany Monachium. Bawołd został aresztowany, skazany na śmierć przez Sąd Ludowy w Berlinie w 1939 roku, został stracony dwa lata później przez ścięcie gilotyną. Brytyjski atasze wojskowy w Berlinie, pułkownik Noel Mason MacFlarlane, opracował plan pozbycia się Hitlera. Mieszkał w pobliżu trybuny, na której stawał Hitler. MacFlarlane Proponował zabicie Hitlera strzałem z karabinu z tłumikiem przez okno. Odgłosy parady i maszerujących zagłuszyłyby strzał. Pułkownik był nawet gotów sam oddać strzał. Przełożeni pułkownika odrzucili jednak plan jako niegodny. Premier Neville Chamberlain pragnął za wszelką cenę utrzymać pokój w Europie. W 1939 roku brytyjskie władze twierdziły, że państwa demokratyczne sprzeciwiają się mordowaniu, a wzięcie za cel przywódcy obcego państwa uważały za absolutnie nie do przyjęcia. W połowie 1944 roku Brytyjczycy planowali własny zamach, operację Foxley. Pozostawała ona przez 50 lat tajemnicą. Plan zamachu koncentrował się na rezydencji Hitlera. Brytyjczycy rozważali cztery opcje: dodanie trucizny do soku jabłkowego, który Hitler uwielbiał, strzał do Hitlera spacerującego rano między budynkami wykonany przez snajperów przebranych za niemieckich strzelców górskich, zasadzka na samochód Hitlera wyjeżdżający z rezydencji albo desant powietrzny batalionu komandosów. Wszystkie wersje były ryzykowne, ponieważ Hitler często zmieniał swoje plany oraz był silnie chroniony przez straż Ostatecznie Brytyjczycy zrezygnowali z zabójstwa Hitlera uznając, że bardziej korzystne jest utrzymanie Hitlera podejmującego w wojnie złe dla Niemiec decyzje niż dobry niemiecki generał jako następca. Po zaatakowaniu ZSRR przez Hitlera wywiad radziecki stanął przed problemem ustalenia przede wszystkim, gdzie Hitler się znajduje, aby móc go tam. Zabić. 5 lipca 1941 roku Ławieni Beria, szef radzieckich tajnych służb, utworzył Wydział do Spraw Specjalnych. W wypadku zajęcia Moskwy przez Niemców miał on opracować plan zabicia w mieście Hitlera, ponieważ władze radzieckie były przekonane, że Hitler będzie chciał zwiedzić zdobytą Moskwę. W końcu 1941 roku wojska niemieckie zostały jednak zatrzymane przed Moskwą. W 1943 roku po niemieckich klęskach w bitwie stalingradzkiej, bitwie Kurskiej Stalin doszedł do tego samego wniosku co zachodni alianci. Strategiczne błędy Hitlera sprawiły, że bardziej opłacało się go utrzymać przy życiu. Nakazano sowieckim agentom przerwanie działań. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie pojawił się, bądź lada moment, pojawi się odcinek dotyczący Słowian, a raczej tego, jak funkcjonowali przed upadkiem Rzymu, czy faktycznie byli w Polsce, czy ich nie było, kiedy się pojawili, jak wykształciła się ich kultura, dzięki komu i takie tam. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie rusza serial animowany, 2030 inwigilator opowiadający o apokalipsie zombie i jest to taka satyra na politykę polską, zarówno tę prawicową jak i lewicową. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, cześć.